Projekt Toruńska Starówka – Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO to wspólna inicjatywa gminy miasta Toruń oraz właścicieli i gospodarzy najcenniejszych zabytków w zespole staromiejskim. Odpowiedzialną rolę lidera w tym dziele przyjęła gmina. Partnerami były parafie trzech gotyckich kościołów, Kuria Diecezjalna Toruńska, Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego i Muzeum Okręgowe. Koordynację realizacji projektu prowadziło Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Miejsce, w którym jesteśmy, to Zespół Staromiejski Torunia, od 1997 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Na tym obszarze zachowane są obiekty już pochodzące z początków istnienia miasta, sprzed prawie 800 lat. Miasto i ten obszar nasycone są różnymi obiektami, które są wartością kulturową, są dziedzictwem także wielu toruńskich pokoleń. Szczególna dbałość nas, współczesnych, o ten teren jest powinnością, której nie ustajemy. Kierowaliśmy się przy wyborze obiektów kilkoma zasadniczymi, najważniejszymi czynnikami. Po pierwsze, znaczeniem i rangą tych obiektów w zespole staromiejskim. Jeżeli powiemy za chwilę szczegółowo o kilku właśnie wybranych obiektach, to właściwie nie trzeba żadnego na to dowodu. Trzy gotyckie kościoły w centrum miasta, parafialny dla Starego Miasta, czyli katedra, parafialny dla Nowego Miasta, czyli kościół świętego Jakuba, kościół Najświętszej Marii Panny, również gotycki, trzeci. To są najważniejsze, sztandarowe, powiedzielibyśmy, obiekty w zespole. Nie znaczy to, że ten projekt rozpoczyna w ogóle prace konserwatorskie przy tych zabytkach i że dopiero teraz doczekały się one jakiegoś działania. Na obecny wygląd gotyckich kościołów czy średniowiecznych kamienic składają się wieloletnie prace konserwatorskie. Jednak dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoliło na przeprowadzenie prac na niespotykaną dotąd skalę i w bardzo krótkim czasie. Zapraszamy na wycieczkę po Toruniu śladem odrestaurowanych zabytków. Przegląd objętych projektem zabytków zaczynamy od charakterystycznych dla panoramy Torunia murów obronnych. Ich budowę rozpoczęto w połowie XIII wieku, a swój zasadniczy kształt osiągnęły około 100 lat później. Najstarszy zachowany odcinek murów, datowany na lata 1246-1262, znajduje się w pobliżu Krzywej Wieży. Jest to jednocześnie najstarszy zachowany fragment muru miejskiego z czytelnymi przebudowaniami i naprawami. Porównując go z późniejszymi odcinkami, można dostrzec, jak wątek murów zmieniał się na przestrzeni historii budowlanej. Różnice w układzie widać także, gdy porównamy część cokołową muru i partię przy koronie. Dolna partia zachowała w sobie najwięcej z oryginału, podczas gdy górna, na skutek różnego rodzaju zniszczeń, musiała być wielokrotnie naprawiana. Jeśli przyjrzymy się z bliska powierzchni muru, to widzimy różną fakturę cegieł. W niektórych miejscach zachowała się oryginalna warstwa zewnętrznego spieku, a gdzie indziej konserwatorzy musieli zastosować uzupełnienia, stosując materiały i technologie zbliżone do średniowiecznych lub nowożytnych, odpowiednio do zachowanej substancji. Czas robi swoje. W odniesieniu do wrażliwej na wpływy atmosferyczne ceglanej elewacji murów w szczególności. Nie znaczy to, że w czasach minionych mury nie były doraźnie remontowane. Tym razem jednak zamysł objęty projektem obejmował ciąg murów od Krzywej Wieży przez bramę klasztorną, bramę żeglarską, łazienną, mostową, aż do zabudowań zbliżających się do zespołu ruin Zamku Krzyżackiego przy ulicy Wola. Zamkowa nazwa jest nie bez przyczyny właśnie taka. Mury poddane zostały pracom konserwatorskim zarówno od strony Wisły, jak również od strony miasta. Naprawiono, zreperowano, uzupełniono zadaszenia murów zabezpieczające ich wnętrza. Przywrócono zieleń, nie naruszając stoków i konfiguracji terenu. Przez wiele stuleci rozbudowa i rozwój przestrzenny Torunia odbywał się w obrębie granic średniowiecznych murów miejskich. Pierwszych przekształceń w strefie murów dokonano w roku 1454.
Wówczas to zniknął zespolony z murami Zamek Krzyżacki. Zamek został zburzony przez toruńskich mieszczan w wydarzeniach rozpoczynających wojnę trzynastoletnią. W XVII wieku w wyniku potopu szwedzkiego runęły dwa XV-wieczne barbakany, a w XIX wieku w następstwie szybkiego rozwoju miasta rozebrano większą część murów i fortyfikacji obronnych. Dziś nie ma mowy o rozbieraniu historycznych budowli. Wręcz przeciwnie. Niektóre miasta rekonstruują dawny zarys murów. W Toruniu rzecz jest prostsza. Wystarczy zadbać o zachowane elementy średniowiecznych fortyfikacji. Przeprowadzone w ramach projektu prace konserwatorskie szczególnie w tym pomogły. Bazylika katedralna pod wezwaniem świętych Janów, świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Apostoła to najważniejszy kościół gotycki Torunia, zarówno ze względu na pełnioną funkcję, jak i architekturę i wyposażenie wnętrza. W średniowieczu to właśnie tutaj odbywały się wszystkie najważniejsze uroczystości miejskie. Tutaj wybierano władzę i chowano zasłużonych mieszczan. To w tym kościele chrzczono Mikołaja Kopernika i to tutaj złożono serce króla Jana Olbrachta. Kościół zajmuje eksponowane miejsce w nadwiślańskiej panoramie miasta. W ramach projektu przywrócono polichromię ścian, filarów i sklepień oraz przeprowadzono prace konserwatorskie przy wyposażeniu kaplic i korpusu nawowego. Ze względu na ogromny zakres oraz tempo prac, konserwatorzy niemal codziennie musieli podejmować trudne decyzje dotyczące przebiegu renowacji. Jeżeli konserwatorzy odkrywają, pracując mozolnie, mikroskopijnym skalpelem na chciałoby się powiedzieć hektarach elewacji, kilka albo kilkanaście warstw kolejno po sobie następujących przemalowań i trzeba przewidzieć, trzeba poprzez badania także w promieniach podczerwieni, w ultrafiolecie, badania rentgenowskie, ustalić jaki jest zakres której warstwy, żeby pochopną decyzją tej najbardziej wartościowej nie zniszczyć. To wyobrazimy sobie, ile czasu, ile wysiłku, ile wiedzy fachowej i ile potem udokumentowanego, uzasadnionego przekonania o poprawności decyzji trzeba mieć w trakcie prac, żeby osiągnąć rezultat maksymalnie satysfakcjonujący i historyka sztuki, i użytkownika, czyli instytucje kościoła, bowiem przecież kościół służy celom liturgicznym, no i turystów, dla których to musi być wnętrze przyjazne, atrakcyjne i tak jak mury stanowiące wizytówkę średniowiecznego miasta. Konserwatorzy postanowili przywrócić wnętrzom korpusu nawowego wygląd z XV wieku. Na sklepieniach odsłonięto i wyeksponowano polichromię sprzed 5 wieków. Zmniejszył się tym samym kontrast między bogato zdobioną dolną częścią świątyni, a dotychczas białymi ścianami. Niektóre odkrycia konserwatorów ujrzały światło dzienne tylko na chwilę. Na przykład pod tynkiem filarów odsłonięto glazurowane zielone cegły, które jednak zabezpieczono i zamalowano z powrotem na biało, aby odtworzyć stan z XV wieku. Jednak w przypadku 4 z 8 kaplic konserwatorzy zrezygnowali z nadania im pierwotnego wyglądu z czasów późnego średniowiecza, decydując się na ekspozycję dobrze zachowanych wartościowych i spójnych elementów z innych epok. Przeprowadzone prace można by jeszcze długo wymieniać, ale liczą się budzące podziw efekty. Widoczna dziś harmonijna różnorodność między gotycką architekturą wnętrza a jego wzbogacanym przez stulecia wyposażeniem i wystrojem jest dowodem kunsztu konserwatorskiego. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny położony jest w pewnym oddaleniu od północno-zachodniego narożnika staromiejskiego rynku. Mimo to jego ogromna, monumentalna bryła dominuje w tej części miasta. Jego cechą charakterystyczną jest olbrzymia, płaska, ceglana elewacja. Taki efekt uzyskano dzięki przeniesieniu przypór wspierających ściany do wnętrza budowli. To rozwiązanie stanowiło w XV wieku architektoniczną nowość, chętnie później naśladowaną w innych miastach. Dla wielu turystów odwiedzających to miejsce to po prostu ogromna budowla. Dla znawców przedmiotu, badaczy architektury, zwłaszcza gotyckiej, Kościół Mariacki w Toruniu to dzieło wzorcowe, niesamowicie istotne dla gotyku pomorskiego. Z kolei dla konserwatorów kościół ten stanowił olbrzymie wyzwanie.
Powierzchnia elewacji poddana zabiegom ratunkowym to ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych murów. Z jednej strony zadanie przy gotyckich budowlach jest o tyle łatwe, że materiał był rzetelny, bardzo przyzwoicie wypalony, przygotowany. Warsztaty mularskie zabierające się za budowę kościołów gotyckich w bogatych miastach handlowych, a Toruń bogatym miastem był, powodowały, że jakość tej budowli, no jak widać zresztą po stanie i możliwości ich zachowania po 600 czy 700 latach, musiała być znakomita. Także konstrukcja musiała być, mimo zupełnie nie nowoczesnych metod jej obliczania, znakomicie wyważona. Ogromnej wysokości kościoły dotrwały do naszych czasów. No i to jest najlepszy dowód na jakość ich wykonania i precyzję wyliczeń projektowych. Na 26-metrowych ceglanych elewacjach przeprowadzono prace konserwatorskie na ogromną skalę. Wymieniono także od dawna wymagającą renowacji północną część dachu. Dzięki tym zabiegom kościół przyciąga uwagę w panoramie miasta. Wjeżdżając do Torunia od południa, można znów podziwiać wielką, czerwoną, imponującą połać dachu oraz majestatyczną bryłę kościoła mariackiego. Zbliżając się do kościoła, dostrzegamy wyeksponowane czytelnie po pracach konserwatorskich ceramiczne detale architektoniczne, w tym szczególnie ciekawe masferkowe dekoracje zwieńczeń witrażowych okien. W każdym oknie to inny wzór. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny to od wieków mocny punkt na mapie Torunia, miasta gotyku. Kiedyś był wzorem nowoczesnych rozwiązań. Dziś jest niemal klasykiem architektury swego czasu i oryginalnym świadectwem przeszłości funkcjonującym w obszarze staromiejskim. Kościół Świętego Jakuba został wzniesiony w południowo-wschodnim narożu rynku nowomiejskiego z fundacji Zakonu Krzyżackiego. Jest to jeden z najważniejszych przykładów ceglanej architektury basenu Morza Bałtyckiego. Ta trójnawowa bazylika pełniła funkcję kościoła zamkowego oraz parafialnego dla nowego miasta Toruń. Charakterystyczna, przykryta podwójnym dachem wieża świątyni już od 550 lat jest perłą w koronie panoramy miasta. Sam kościół zaś jest starszy o ponad 150 lat. Malownicze dachy kościoła pokryła wysokiej jakości dachówka mnich-mniszka, odpowiadająca kształtem i kolorem pierwotnym pokryciom. Natomiast oryginalną, średniowieczną, doskonale zachowaną więźbę dachową naprawiono w nadwyrężonych miejscach, zabezpieczając całość przed szkodnikami, wilgocią i pożarem. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowe przy dachach, co oznacza dach wysoki nad nawą główną, dachy nad nawami bocznymi i dachy nad kaplicami, bo taka jest konstrukcja tego kościoła. Natomiast wizerunek kościoła jest znakomity. Przywrócono mu ten wygląd, jaki prawdopodobnie w momencie zakończenia budowy średniowiecznego kościoła i fundatorzy, i użytkownicy, i mieszkańcy miasta mogli obserwować. Czyli dzięki współistnieniu i finansowania unijnego, i gminnego, i marszałkowskiego, i ministerialnego, równolegle z pracami konserwatorskimi, remontowymi przy dachu, prowadzone były prace konserwatorskie przy elewacjach. Dzięki temu i od strony Wisły, i od strony miasta, i od strony wschodniej od prezbiterium, elewacje kościoła nabrały charakteru i wyglądu swojego pierwotnego. W ostrołukowych blendach wieży, na podstawie zachowanych śladów, odtworzono biało-czarne i biało-czerwone dekoracje masferków o zróżnicowanym rysunku. Dzięki pieczołowitym badaniom udokumentowanych śladów zrekonstruowano również biegnący pod okapem dachu masferkowy fryz elewacji głównego korpusu. Projekt przyniósł olśniewający efekt, a naprawiony dach przez wiele lat będzie ochraniać cenne wnętrze i wyposażenie wiekowej świątyni. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Świętego Jakuba znajduje się budynek, którego dzisiejszy wizerunek zdaje się zaprzeczać pierwotnej funkcji. Dwukondygnacyjna budowla o jasnych, boniowanych elewacjach kryje w sobie dowody burzliwej historii i drastycznie zmieniającego się przeznaczenia. Powstała jako gotycki klasztor benedyktynek,
stała się w XIX wieku elementem pruskiego wewnętrznego pierścienia fortecznego, by w powojennej rzeczywistości ubiegłego stulecia ulegać stopniowej degradacji poprzez przypadkowe użytkowanie. Dzisiejszy wygląd nawiązuje do czasów, kiedy budynek pełnił służbę o charakterze fortecznym, bo w swojej bogatej historii budynek był również elementem wewnętrznego pierścienia twierdzy Toruń. W związku z tym w latach 70. i 80. XIX wieku z elewacji zniknął gotycki wystrój, a pojawiły się nowe okna, wzmocnione piwnice oraz strop przeciwbombowy. Ten ciekawy fragment budowli to niska kondygnacja pomiędzy piętrem a poddaszem. Wypełniony piaskiem strop miał za zadanie chronić budowlę przed skutkami ostrzału artyleryjskiego. Można powiedzieć, że niekoniecznie najstarsi Torunianie, bo wszyscy Torunianie pamiętają, w jakim stanie ten budynek znajdował się, zanim przystąpiono do prac, zanim podjęto decyzję o adaptacji na te zupełnie nowe dla niego cele. Budynek był praktycznie rzecz biorąc ruiną i to w stanie technicznym bardzo kiepskim i nie przypominał już właściwie żadnego etapu z kolejnych swoich przebudów. Ze względu na bardzo zły stan budynku, zakres prac był ogromny. Na pierwszy rzut oka najbardziej widoczne są zmiany, jakie zaszły na wszystkich elewacjach. Jednak od samych piwnic aż po kalenice nie ma takiej części, która nie zostałaby objęta pracami konserwatorskimi. W ścianie północnej, czyli tej od strony kościoła Świętego Jakuba, odkryto i wyeksponowano ostrołukowe glify okienne pierwotnych okien budynku klasztornego. Budynek przeszedł gruntowną renowację. Zyskał też odpowiedniego właściciela i użytkownika, dzięki czemu udaje się łączyć jego nowe funkcje z zabytkową substancją. Muzeum Okręgowe ulokowało tu swoje pracownie archeologiczne, magazyny zbiorów oraz bibliotekę naukową z ogólnodostępną czytelnią. Znajdujemy się u zbiegu ulic Żeglarskiej i Rabiańskiej. W reprezentacyjnej części miasta, nieopodal Rynku Staromiejskiego i Katedry, znajduje się wspaniale prezentująca się mieszczańska kamienica narożna. Na jej elewacji, spod cienkiej warstwy szarej wyprawy tynkarskiej, wyziera wątek ceglany, dający dowód jej średniowiecznego rodowodu. Patrząc na nią dzisiaj, trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno groziła jej katastrofa budowlana. Opustoszały w latach 90. budynek czekał na nowych właścicieli, niszczejąc pod wpływem warunków atmosferycznych. Przełomowy dla kamienicy okazał się moment, w którym kuria diecezjalna toruńska zdecydowała o przejęciu i zaadaptowaniu kamienicy na muzeum diecezjalne. Partnerstwo kurii i miasta pozwoliło budynkowi nadać nową funkcję, co w połączeniu z pieczołowitymi zabiegami konserwatorskimi sprawiło, że zabytek odzyskał swoje historyczne i architektoniczne walory. Prace obejmowały kompletny, całkowity remont wszystkich pomieszczeń. W tej chwili mamy do czynienia z wnętrzem, gdzie od frontu, od ulicy Żeglarskiej wchodzimy do Wielkiej Sieni. W narożniku mamy właściwie nieistniejącą, przezroczystą, ale wygodną i bardzo funkcjonalną windę. W trakcie frontowym przy ścianie od ulicy Rabiańskiej natomiast oglądamy kręcone schody. Barokowe kręcone schody, bogato polichromowane. Oznacza to, że poza stopniami, po których wchodzimy na górę, polichromowane są wszystkie elementy schodów, tralek, poręczy, nawet spód stopni także jest polichromowane. Jeśli jesteśmy już przy schodach, warto jeszcze wspomnieć o dwóch rzeźbach jezdobiących. Na parterze balustrada opiera się na plecach rzymskiego żołnierza, a na podejście pierwszego piętra bieg schodów rozpoczyna figura Minerwy. Dzięki pracy konserwatorów udało się odtworzyć malowanie oraz złocenia legionisty. Niezwykle wymagającym zadaniem była także konserwacja belkowo-wsówkowego, zdobionego polichromią barokowego stropu. Elementy zostały wcześniej uważnie zdemontowane i z dbałością odrestaurowane. Na niektórych belkach trzeba było całkowicie zrekonstruować brakujące wymalowania w oparciu o zachowane motywy. Gruntownie odrestaurowano także oryginalny element wyposażenia tylnego traktu kamienicy. Bogatą, rzeźbioną, barokową, wbudowaną w ścianę szafę. Ogrom i jakość prac wykonanych w kamienicy budzi podziw i uznanie.
Projektantom oraz konserwatorom udało się ukazać to, co najcenniejsze w budynku, a jednocześnie zapewnić idealne, bezpieczne warunki ekspozycji zbiorów Muzeum Diecezjalnego. Po raz kolejny w swej długiej historii kamienica skorzystała na związkach Torunia z zachodnią Europą. W średniowieczu były hanzeatyckie wzorce architektoniczne, dziś fundusze europejskie. Dzięki nim w samym sercu Torunia, krok od rynku, katedry i Wisły, ożył wysokiej klasy zabytkowy obiekt. Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu. Wprawdzie nie sposób dziś rozstrzygnąć, w którym z ówczesnych domów przyszedł na świat słynny astronom, na pewno jednak kamienica przy dawnej ulicy Świętej Anny, a dziś Kopernika 15, należała do jego rodziny. W posiadaniu zamożnych Koperników było wtedy kilka staromiejskich nieruchomości, ale można śmiało twierdzić, że w tej, postawionej w latach 20. XV wieku, nieraz przebywał, a może nawet i mieszkał Mikołaj Kopernik. W oczywisty zatem sposób nadawała się wybornie na miejsce upamiętnienia wielkiego astronoma i torunianina. Kamienica pod gwiazdą jest bez wątpienia ozdobą zabudowy rynku staromiejskiego. Jej fasada, świadectwo zamożności mieszkańców dawnego Torunia, emanuje przepychem dekoracji. Zwiedza się ją przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, reprezentuje typ i wyposażenie wnętrza toruńskiej kamienicy patrycjuszowskiej. Po drugie zaś, mieści muzealną wystawę Świat Orientu. W ramach programu Toruńska Starówka, właściwie możemy powiedzieć, że już mieliśmy możliwość, bo dlatego, że program został zrealizowany dla Muzeum Okręgowego, wykonania bardzo znaczących prac remontowo-adaptacyjnych, konserwatorskich dla dwóch obiektów. Dla domu Mikołaja Kopernika i dla kamienicy pod gwiazdą. Ta kamienica wymagała w pierwszej kolejności podjęcia działań i to nie działań remontowych związanych bezpośrednio w tym momencie z podniesieniem, powiedziałbym, jej funkcjonalności, ale tej konserwatorskiej, ale w kategoriach jej dostosowania do nowych potrzeb, potrzeb ruchu turystycznego. Drugim takim obiektem, który został poddany pracom właśnie konserwatorskim, jest dom Mikołaja Kopernika. Tam dla odmiany właśnie zrobiliśmy cały cykl czynności związanych, podobnie zresztą jak kamienicy pod gwiazdą, z unowocześnieniem, z wprowadzeniem wręcz nawet całych systemów sieciowych, systemów bezpieczeństwa, bo pamiętajmy, że dzisiaj muzeum bez tego nie może funkcjonować. A przy okazji także, to jest też niezmiernie ważne, podobnie jak kamienicy pod gwiazdą, wykonaliśmy pełną konserwację stolarek okiennych. Modernizacja instalacji przeciwpożarowej, antywłamaniowej i klimatyzacji oraz termomodernizacja w domu Kopernika, a także nowa aranżacja orientalnego ogrodu w kamienicy pod gwiazdą to wkład Muzeum Okręgowego w projekcie Toruńska Starówka. Funkcje muzealne wymagają zagwarantowania w cennych kamienicach wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Prace techniczne w takich obiektach wymagały więc współpracy konserwatorów. Realizację takich standardów zapewniło połączenie finansów gminy miasta Toruń oraz Unii Europejskiej. Na koniec przyjrzymy się nowożytnemu zabytkowi architektury sakralnej w mieście słynnym z gotyku. Styl kościoła Świętego Ducha, bo o nim mowa, stanowi udane połączenie późnego baroku ze spokojnym klasycyzmem. Ta świątynia powstała jako owoc gwałtownych wydarzeń. Nie byłoby jej, gdyby nie tumult toruński, czyli zamieszki na tle religijnym, które wybuchły w 1724 roku pomiędzy protestantami i katolikami. W ich wyniku ewangelikom odebrano gotycki kościół Najświętszej Maryi Panny i choć natychmiast zdecydowali o budowie nowego domu modlitwy, to na jego realizację czekali ponad 30 lat. Po II wojnie światowej gospodarzem świątyni jest dom zakonny Towarzystwa Jezusowego. Kościół Świętego Ducha, jezuicki, akademicki, który przygotował się do udziału w projekcie Toruńska Starówka niesłychanie starannie i kompleksowo. Zaplanowano tam prace dotyczące remontu elewacji zewnętrznych z trzema bardzo wartościowymi kamiennymi portalami, okien witrażowych,
i wnętrza. W zasadzie można by powiedzieć, że projektem Toruńska Starówka objęte zostało wszystko, co wymagało interwencji konserwatorsko-remontowo-naprawczej w tym kościele. W ramach remontu elewacji witrażowym oknom przywrócono ich oryginalny wygląd, a dla ochrony wnętrza dołożono dodatkowe, niewidoczne z zewnątrz skrzydła okienne. Modyfikacja ta uzasadniona była zarówno ze względu na bezpieczeństwo kościoła, jak i ze względów ekonomicznych. Jest to dobry przykład na to, jak przeprowadzić taką zmianę bez szkody dla wizerunku elewacji. Wewnątrz kościoła zwraca uwagę polichromia otaczająca portal na ścianie zachodniej. Od lat podejrzewano jej istnienie, jednak od dawna nie była widoczna. Kościół został pobielony za czasów ewangelickich i ze ścian zniknęły wszystkie dekoracje malarskie. Badania na istnienie polichromii na ścianach kościoła pozwoliły odtworzyć kształt i kolor kotar otaczających wejście do zakrystii po północnej stronie kościoła. Ten sam rodzaj dekoracji malarskiej odsłonięty został na filarze, na którym umieszczona jest ambona. Ona również została poddana pracom konserwatorskim. Odzyskała pierwotną kolorystykę i złocenia na drewnianych elementach snycerskiej dekoracji. Spektakularnym sukcesem konserwatorów jest renowacja XVIII-wiecznych drewnianych portali i drzwi, znajdujących się w ścianie zachodniej naw bocznych. Oba portale są dowodem kunsztu toruńskich snycerzy epoki baroku z jednej strony oraz profesjonalizmu i pieczołowitości dzisiejszych konserwatorów z drugiej. Konserwatorzy usunęli skutki wcześniejszych, nieumiejętnych napraw. Wyprostowali spaczenia, uzupełnili ubytki, podkleili spękania i wydobyli subtelną kolorystykę drewnianych fornirów, przywracając intarsjom oryginalny wygląd. Całość dopełnia odpowiednio dobrany odcień zgaszonej bieli ścian, tworząc tło dla podziwiania zdobniczych detali elementów oryginalnego wyposażenia kościoła. To właśnie dzięki takim subtelnościom odzyskał on swój historyczny wizerunek sprzed ponad 250 lat, nie epatując przy tym nienaturalną nowością. Projekt Toruńska Starówka, ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO zakończył się pełnym sukcesem. Dzięki podjętym działaniom wzrosła atrakcyjność turystyczna Torunia, co w przyszłości powinno wpłynąć na zwiększenie liczby turystów oraz podniesienie roli miasta na turystycznej mapie Polski i Europy. Łącznie na konserwację i renowację przeznaczono ponad 36 milionów złotych, z czego 17 milionów pochodziło ze środków przyznanych przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 7 partnerów zrealizowało ogrom prac konserwatorskich, obejmujących architekturę, malarstwo i rzemiosło artystyczne w 9 zabytkach toruńskiego zespołu staromiejskiego. Na pewno do sukcesów projektu można zaliczyć współpracę z wieloma instytucjami, także instytucjami kościelnymi, efektywne zakończenie pod szczególną troską służb konserwatorskich prac wykonywanych na obiektach zabytkowych w tych wszystkich miejscach, które powinny na wiele pokoleń jeszcze pokazywać dobrobyt naszego miasta sięgający kilkuset lat. Warto też powiedzieć, że to nie jest zasługa ludzi, którzy się umówili na dofinansowanie, albo umówili na projektowanie, albo umówili na wykonanie pojedynczych elementów. To jest wysiłek, praca, współpraca bardzo wielu ludzi. Nie kilku, nie kilkunastu, kilkuset, gdybyśmy wzięli pod uwagę cały okres trwania projektu. I będąc z ramienia lidera projektu, czyli gminy miasta Toruń, koordynatorem tego projektu, chcę wszystkim współpracującym przy realizacji tego projektu, dzięki którym wybrane zabytki zespołu staromiejskiego wyglądają tak, jak im się to słusznie należy, serdecznie podziękować.